Skąd wziął się pomysł, żeby założyć kabaret? Zaczęło się. Skąd się wziął pomysł, chłopaki? Czad się zaczął. Z potrzeby robienia czegoś ciekawego. Robiliśmy dość jedzenia, śniadania, jedzenia obiadu, później jedzenia kolacji, kładzenia się spać. Chcieliśmy, żeby pomiędzy tymi posiłkami działo się coś więcej. Dość marazmu. I stąd ten kabaret. Dość marasiu. Tak, a wyszło tak dlatego, bo tak wyszło. I to nie było planowane. O! Pierwsze pytanie za nami, teraz pytanie drugie! Gong. Okej, okay. Gdzie kupiliście takie fajne swetry? Jestem biedny i szukam wszędzie. W lumpekce. Polecamy sieć sklepów odzieży na wagę. Takich sklepów jest mnóstwo w całej Polsce. Z reguły się rzadko reklamują, ale no, trzeba poszukać, hello. Możemy przejść do następnego pytania. Czy ktoś mnie nie widzi? Jak zaczęła się wasza przygoda ze sceną? Bo każdy robił coś wcześniej. Ja na przykład w czwartej klasie podstawówki brałem udział Mini striptease show. Nie, to się śpiewa piosenki. Ja w podstawówce, w czwartej klasie podstawówki. Grałem w zespole instrumentalnym, bo tam coś mówisz, to ty wiesz. To okej, no kontej, no. Mówcie naraz, to jest... Na dzwonkach stream. Grałem takim pałeczką, tak. I pani Spyra była dyrygentką. A ja właśnie udawałem skrzypkę na dachu. Ja byłem w siódmej klasie na przeglądzie zespołów fletowych. Grałem na flecie, byłem... solistą, bo grałem wcześniej w szkole muzycznej poprzecznym flecie, a później w szkole podstawowej byłem gwiazdą fletu polskiego. Jest to nasza taka kabaretowa gwiazda fleta. Ujada nasza. Nie, wszyscy robiliśmy coś wcześniej, czy to były bardziej kabaretowe, teatralne, czy różne innego rodzaju muzyczne rzeczy. No i tak... Na tych studiach się spotkaliśmy, poznaliśmy się i się śmiały wtedy, jakbyśmy się poznali. Ja pamiętam, jak się śmiałeś się. Ja się śmiałem wtedy. Raz to się nawet do rana śmialiśmy kiedyś. Zamiast uczyć się teorii, woleliśmy na animacji społeczno-kulturalnej, że tak powiem, praktykować bardziej i się śmiać. I tak robiliśmy imprezę dla studentów, a... B. C jest po B. I okazało się, że byliśmy śmieszni tam wtedy. Myśmy się śmiały, to już się inni śmiały, tak. Śmiały się strasznie i... I wpadliśmy na pomysł, żeby pojechać na pakę i tak to potem już się dalej pokręciło. Scena działa na nas jak magnes. Nieważne w jakiej formie, czy to kabaretowej, muzycznej, czy aktorskiej. Tak jest. Czy fletowej. Ale was zaskoczyłem, co? Po prostu, że mnie nie ma i byłem tak. Czy zawodu kabareciarza można się nauczyć? A wyglądamy na takich, jakbyśmy wiedzieli, znali na to odpowiedź. Można próbować się nauczyć, ale mi się wydaje, że z dużą częścią tej umiejętności kabaretowej trzeba się urodzić i po prostu trzeba się podczas swojego wychowywania taplać w takim, a nie innym środowisku, w takiej, a nie innej kulturze, żeby po prostu wyrosnąć na kogoś takiego. No ale żeby być w kabarecie, nie trzeba być kabareciarzem. Patrzcie górę na przykład. Można być zwykłym metalem. Można być zwykłym metalowcem. I co, a kto autobusu nie poprowadzi? I po prostu trzeba mieć serce i serce. Ale niemniej jednak istnieje pewna wiedza teoretyczna, którą można zdobyć i się nią później chwalić kolegom. Nie szukajcie w internecie. Sprawdźcie na Wikipedii. O, kabareciarz. Czy miewacie tremę przed wyjściem na scenę? Jeśli tak, to jaki macie na to sposób? Ja miewam jeszcze. Cyckać kurarę. Można dużo troszkę pocyskać kurarę i przechodzi. Kilka głębszych oddechów.
kaczuchy. Z kaczuchy o kilka gram. Czasem się zdarzy, a czy chyba mogę powiedzieć to za wszystkich, chyba mniej, coraz rzadziej, acz. Jeśli mamy pokazywać coś zupełnie nowego, co jest nie do końca przepróbowane, to wielka trema. To my się boimy wtedy. Ja zwyczajnie raz miałem, w świecie. Ja raz miałem taką tremę, że w połowie numeru uciekłem. Uciekłem. A byłem bardzo ważną postacią w tym sketchu i uciekłem jak normalnie. Zgasło światło, jak się zapaliło, to okazało się, że tylko ja nie zbiegłem ze sceny. I... Puenta była taka, że zszedłem sobie po prostu z tej sceny. I to tak było. Także trema jest, czasami zżera, ale jak jest taka mała, to jest mobilizująca, ale jak jest taka duża, to właśnie wtedy potrafi zeżrzeć i zamordować. Zamordować, zniszczyć i wtedy się ucieka ze sceny. No na szczęście nam się to zdarzyło tylko raz i mam nadzieję, że się już nie zdarzy. Tak. Splash! Kolejne pytanie! Splash! Co to znaczy, że nie macie żadnych hamulców? Jaki był najbardziej odjechany numer, jaki widzieliście na scenie? Na scenie, tak. Na scenie, nie na basenie. Jaki widzieliśmy, czy? Wycięliśmy. Wycięliście. A wycięliśmy. To pewnie brzydki jakiś widzieliśmy. Ale co widzieliśmy w ogóle? Mi się bardzo podobał kawał dobrego gospla z młodymi panami. Uwielbiam to oglądać, powiem nieskromnie. Aha, w tą stronę poszedłeś. Tak. Szukałem syfów. Ja też bo chyba nawet wychodzi na to, że jest... Ale właśnie chodzi o taki syfiasty numer, czy o taki, który wycięliśmy najlepszy numer? Ja kiedyś powiedziałem do Alosza Abdiejewa, że szłoby go. O, Mariusz, właśnie. I to tak w ferworze po prostu słowotoku. Nie chciałem tak do niego powiedzieć. Właśnie to jest tak, że czasami jak człowiek się rozpędzi mówiąc coś na scenie, to nie zawsze z tymi słowami, które wypowiada, trafia słowa dobre. Kiedyś przerobiliśmy nasz poranek tak. I właśnie było parę takich występów, że się trafiały słowa złe, za które się później żałowało troszkę chociaż. Sławek kiedyś miał taki numer, że Kasię z poranku uderzył struną z gitary, że strzeliła struna jej w oko. Taki był śmieszny numer według nas. Śmiałyśmy się. Zagraliśmy go tylko raz. Myśmy się śmiały.